Cześć wszystkim, z tej strony Ziutek. Oto kolejny odcinek z serii Obietnica sezonu drugiego. W dzisiejszym odcinku dalsza kontynuacja żniw. Ale tutaj na samym wstępie chciałem was poprosić o hashtag, o łapkę w górę, subskrypcję oraz hashtag pszenica. A ja wam postaram się przypiąć serduszko. Dzisiaj po ostatnich nieudanych żniwach rzepaczanych, które nie ukrywam, napsuły mi trochę nerw. Ruszyłem w pszenicę. Jeszcze przed tym bizon uległ awarii, że tak powiem. No, spadłem z górki. Musiałem, coś z hamulcami się stało, trzeba było rozbierać. Studo rzepaku w ogóle cały się rozpierdolił. Rozpierdolił się na amen. I już nawet już tam nie chciałem się, zostawiłem kombajn. Potem następnego dnia poszedłem po sąsiada, który raz, dwa mnie ściągnął przyjechał tym swoim jeszcze większym ciągnikiem, tam miał takiego dużego dojcza. No i przyjechał po mnie, wyciągnęliśmy bizona, naprawili, pomoc techniczna przyjechała, naprawiła go. No i podczas akcji koszenia pszenicy niestety kombajn znowu pieprznął mi na polu. Pomoc techniczna tam znowu jest, zaraz tam pojedziemy. No dzwonili, że pojechali po części, więc akurat przy okazji zajadę, bo nie chcą być kamerowani. No proszę bardzo, cało to rzepak. Naprawdę, to nawet nie wiem, czy pokryje koszty moje zasiewów, czy za ten stół do rzepaku nowy. No ale nie wiem, to się zobaczy. No i dobra, ruszamy rometem na pole. Tam przyczepę ogólnie podstawiłem, już sąsiad mi podstawił kubotą, poprosiłem go, żeby mi zawiózł, ponieważ sam jestem tutaj na placu boju. No ale no cóż, nic z tym nie zrobię. Mam taki dosyć inny pomysł na odcinki, ponieważ nie będą one takie długie, tylko będą takie pocięte tam w jakichś momentach, fragmenty koszenia, czegoś innego zawsze będzie. Takie, no coś innego, też z miniaturkami będę chciał raczej coś innego zrobić, inaczej miniaturki, żeby, nie wiem, jakąś łąkę i tam numerki czy coś, ale wszystko zobaczymy. No, na razie jedziemy na pole. No i dobra, przyczepa jak widzicie stoi, nawet jeszcze nie zasypana. Jest pomoc techniczna już tutaj przy bizonie. No tak jak mówiłem, ich nie będzie na razie, bo pojechali po ogromne po części. Lublinem przylecieli. No jeszcze działają, to robią. Jak widzicie, trochę kombajn po ostatnim karambolu. Kabina została obrysowana, tutaj poszarpana, musiałem malować. Lakier został poszarpany, pomalowałem na biało, żeby się nie grzało. I w sumie to najlepiej wyszło. Sieczkarnia była cała, to było całe. Trzeba było wymienić ten stół zdjęć do rzepaku. I tam resztę rzepaku skosiłem normalnie na pokos. Bo pierwszą akcję taką na pokos rzepak zrobiłem. Jak i zarówno bez stołu, pewnie potraciłem jeszcze na rzepaku. Ogólnie coś się w mocarni stało, nie wiem, chyba się zapchała. Czekajcie, tutaj trzeba się dostać. O! No jak widzicie, prawie już pełny zbiornik. No ale co ja mogę ukosić, jako zostało tylko tyle. No ale przynajmniej pszenica lepiej sypie niż, trochę lepiej sypie niż rzepak. Następny rok coś się lepszego wykmini. No nic, trzeba będzie tutaj coś w ogóle przy tej... Też coś z pasami mówi, że ty na tym wariatorze trzeba poprawić. I coś porobili jeszcze z tamtej strony przy... No tutaj coś. Przy właśnie przy mocarni, przy tej wialni całej. Ech. Dobra, wiecie co, może bo mnie tu trochę ciśnie, to bym może się tutaj tak te krzaki odlał. Bo... No kurwa, w ostatnim akcji to... O kurwa, jak dobrze, ja pierdolę, wreszcie się odlać można było.
Bo wczoraj to ja już tak byłem zdezelowany tymi żniwami, że kombajn zostawiłem, a poszedłem kurwa z sąsiadem się napić. I że tak powiem, kurwa. No pochlało się dosyć mocno. I jest jak jest. Trochę głowa boli, no ale. No ale no trzeba kosić. No i zacząłem rano kosić, no i niestety się bęben. No i się kombajn zapchał. Nie mogłem go odepchać, coś jeszcze paski pękły. Dobra, myślę, że ogarniemy sobie jakieś może jeszcze piwko albo wodę, może by się pojechał do sklepu, bo zanim oni to zrobią, to się zejdzie. Więc ruszamy. No i dobra, bizon dostałem telefon, że jest zrobiony, jak widzicie, pomoc drogowa, tutaj technika już ruszają do następnego wezwania, bo tam stali za interwencję do jakiegoś innego bizona, który tam no ponoć pierdylnął. Tutaj ten już wyczyścili mu czarnie, jest cały. Trzeba będzie te klapy pozamykać, ale to najpierw wysypiemy. Sąsiad mnie przywiózł na pole, bo już nie chciałem motorkiem przyjeżdżać, bo gdzie go bym wyładował. Jak skoszę, to pojadę kombajnem i wsiądę się na ciągnika. Oni gdzieś tam w pole skręcili. Ta, to gdzieś tam do innego bizona wyzwanie mieli. No ale dobra, ważne, że już ten chodzi. Czy tak będziemy zamykać te klapy, no bo to niepotrzebnie nie są otwarte. Bo trzeba dokończyć pszenicę. Bo jak widzicie tutaj elegancko, bez chwastów, bezchwastna to jest czyściutka pszeniczka. Więc nie powinno być jakichś problemów z tym wszystkim. No i jedziemy z sypaniem. Pierwsze sypanie na kronkę. No, tak powiem wam, że czyste to ziarno, elegancko. Więc nie jest źle. O, już zbiornik wysypany. Jeszcze sprawdzimy tutaj, czy nasze bagnety są wszystkie ok. Zajrzyjmy. O. No trzeba było zainwestować trochę w tą 40 tutaj, to wszystko trzeba było nigdzie powymieniać tutaj, bo dostało po kapciu i zostało to już wymienione, więc jak najbardziej ok. No i dobra, myślę, że nie ma co, ruszamy po komu w drogę temu gwóźdź w nogę, opuszczamy, bo pszenica no to wiadomo. Dobra. No i co? Dajemy pizdę. Opuszczamy. A! Jeszcze mocniej gazu. O, piękna rzecz. No i ruszamy. Bo nie ma co czekać. Bo trzeba by było skosić wreszcie tą pszenicę, bo jest już. No trzeba się tego pozbyć wreszcie, bo szkoda czasu, a jeszcze mamy dwa pola do opierniczenia. Tam na górce są jeszcze do obcięcia pola. I jeszcze jęczmienie zostaną. Chyba kukurydza będzie na koniec. No troszeczkę jeszcze jest. A kukurydza jeszcze od sąsiada będę musiał pożyczyć czkarnie. I będziemy kosić na kiszonkę. Trzeba uzupełnić kiszonkę. To jest poza tutaj nagrywaniem tą trawę z gwiazdem. Bo deszcze akurat ten kiedy po rzepakach, zaraz kiedy tam udało się naprawić bizona, to zaraz pojechałem. Znaczy naprawić, no
Sąsiad tam z mechanikiem naprawiali, ja musiałem niestety tą trawę zwozić, bo zapowiadali ten deszcz i w ostatniej chwili tam zdążyłem cokolwiek odzbierać, bo zaraz przyszedł deszcz i by to wszystko zalało mi, a tak przynajmniej jest już z głowy. No ale zaraz i pszenica będzie tutaj z głowy. Będzie się następne kawałki jechało kosić. Tutaj będą trzy odcinki, tak, trzy party żniw, to już jest drugi. Jeszcze jeden będzie z największego pola, zbóż jakie jest do skoszenia, i zakończymy żniwa, bo nie chcę za długich odcinków robić. Czekajcie, tak, wracamy do przypiertole miniaturę. Okej. Wsiadamy do bizona i ruszamy. Trzeba będzie serio jakiś, może nie wiem, piwko wypić, coś skombinować sobie po skoszeniu, coś po ostatnim pijańc, po pijawie, to jakby co żyłem. No ale aby tylko dokosić tutaj i będą prace pożniwne, tylko nie wiem, obornik, torki, pługiem, trochę kubotę pomęczymy, trzeba będzie drugi pokos sianokosu zrobić, ale to nie będzie, to zrobimy też trochę inaczej, bo trzeba będzie je orkanować jeszcze, ale na razie trzeba zająć się żniwami. Tutaj też dzień, gdzie musiałem przed wyjazdem kaska poprosiłem, żeby trochę obsiał za mnie. No i trochę tam spierdolił robotę, bo wziął za blisko tam niektórych drzew. Z tego co widziałem, podosiewał, przez to trzeba będzie tam pozostawiać omijaki, bo nie chce mi curwać, a już jedno drzewo narobiło 40 szkód w tym starym bizonie. Nie stać mi na nic innego jak na razie. 40 musi wystarczyć. A nie wiem, tutaj rekord na rekorda to za mało. O gigancie to już w ogóle nie mówię. Widziałem giganta na ogłoszeniu, ale to jest za mało, żeby móc kupić giganta. Rekord to jeszcze może, ale gigant. No nie, to za mało. W sumie na rekorda to jeszcze za mało, jak 40 opierdziela te pola raz, dwa. No na razie póki się mi się nie kupi, to nic z tym zrobię. Mam nadzieję, że w końcu się uda kupić. No i dobra, już końcóweczka. Godzina 18. Chyba niech trochę przedmucha. No i przy okazji się od razu wysypiemy. Kręcić, bo się nie zmieszczę. O. Resztki pszenicy. No, pszenica tu z dwie może przyczepę ściągnę sobie, to na pszenicę trochę uzyskamy. Dobra, ściągamy obroty. Tutaj składamy rurę. Nie będzie wytoszone.
No pszenica jest widać czysta, elegancka. Mam nadzieję, że tamta scena też taka będzie. No i dobra. Myślę, że na tym odcinku tutaj zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zapraszam do następnego odcinku z serii Obietnice i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.